Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i chciałbym bardzo mocno podziękować tajemniczej osobie, która wysłała mi na Gmaila taki bardzo, bardzo ładny obrazek. Oczywiście ten obrazek będę próbował wrzucić do opisu filmu. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale nie jestem pewien, czy można wrzucać na YouTubie. Wtedy mam taki fajny dywanik. Nie jestem pewien, czy na YouTube można wrzucić takie właśnie rzeczy, obrazki i inne w opisie. Ale mam nadzieję, że można. A ja chciałbym Wam przeczytać kilka słów, które autor tego napisał. I jeszcze jedna sprawa. Jak dana osoba to pisała, wysłała mi na Gmaila, ale nie wiem dokładnie, czyje to jest, ponieważ autor na Gmailu nazywał się Tajemnicze P, z czego pod obrazkiem też jest podpis P, więc ja nie wiem. Teraz powinien Wam się wyświetlić mój Gmail, a ja przychodzę do czytania tejże oto wiadomości. Dawajcie dla Michasa lajki i suby. I teraz takie jakby wytłumaczenie. Trochę źle rysuję, ale mam nadzieję, że się spodobało. Mi naprawdę i to bardzo mocno się to podoba. Więc mam nadzieję, że obrazek też Wam się spodoba. No a my przechodzimy do naszego tematu zajęć dzisiejszych, czyli ciekawostek Minecraft Totem Nieśmiertelności. Teraz chciałbym wypróbować, czy ten totem nieśmiertelności naprawdę jest nieśmiertelny. Nie mam zbroi, nie mam niczego. A idę do shulkerów. A jeśli zginę, to wiedzcie, że was lubiłem. Że lubiłem patrzeć, jak oglądaliście moje filmy. Lubiłem to. Naprawdę, lubiłem. Już teraz wszystko się zmieni, jeśli zginę. Ale chyba jednak nie zginę. Teraz wszystko się zmieni. A może nie? Jej, one walczą same ze sobą! Ha, ha, a ja zdobyłam tylko skorupy. Ja to kocham, jak one walczą między... Ała, nie! Walczą też ze mną, a! Dlaczego ja go uderzyłem? Nein, nie, nienawidzę tej dziury, miałam ją zablokować! Jak widać, totem nie działa. Więc udowodniliśmy dzisiaj, że mniemany totem nieśmiertelności nie działa. Więc to jest totalne oszustwo. I nie wiem, dlaczego w ogóle to zostało dodane do Minecrafta, skoro widzieliśmy, że totem nieśmiertelności nie działa. Teraz pytanie, dlaczego nie działa? Zastanawiacie się pewnie, jak go zdobyłem. Otóż przyszedł do mnie, przepraszam za wyrażenie, ale bardzo napity villager, w sensie było wyglądać takie kółeczka, jak się pije miksturki, to są takie kółeczka wokół twojej postaci i taki przyszedł do mnie villager, normalnie do domu wchodzi. Dlatego założyłem te kraty i tak staję sobie, co nie? Ja tak na niego patrzę, on tak podnosi ręce do góry, bardzo to była fajna grafika, ale normalnie z ziemi, takie jakby szczypawki mi wyrosły, takie, wiecie, jak są na niedźwiedzie i tak nagle tak wyrastają, sekunda mija, one się tak zamykają i mnie uderzają, tracę dużo HP, potem on przywołuje tak jakby małe stworki, które są bardzo wredne, ponieważ one przenikają przez ścianę i zadają, no, jeden obrażenie w pełnej zbroi, więc... Trudno było go pokonać, ale przy pokonaniu go właśnie wypadał totem nieśmiertelności, więc nie mam do tego pojęcia, dlaczego on nie zadziałał. Pamiętajcie o moim Gmailu. Wejdźcie na niego, piszcie do mnie. I na tym skończymy.